Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Witam, przyjaciele z tej strony, Tomek Dorożała. Dzisiaj porozmawiajmy o Szabacie. Wedle Wikipedii Szabat to jest od rdzenia Shin i Bet odpoczywać, ustać, obserwować, zaprzestać działalności. Szabat w judaizmie siódmy, ostatni dzień tygodnia, będący według kalendarza żydowskiego dniem wypoczynku. Jest dniem świątecznym stanowiącym pamiątkę cyklu stworzenia świata oraz wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Trwa od zachodu słońca. W piątek, do prawie godziny po zachodzie słońca, w sobotni wieczór. Jak to się odnosi do drugiej części dziesięciu przykazań, w której tylko przypomnę Galatów 6:3, jest napisane. Po co więc jest prawo? Zostało dane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę. Aż do przyjścia potomka. Widzimy zatem, że zakon, prawo zostało dane aż do przyjścia potomka, więc o co chodzi tak naprawdę z tym szabatem? Problem powstał przy interpretacji jednego wersetu. Zerknijmy sobie. Druga Księga Mojżeszowa 31.16 mówi nam tak. Izraelici winni przestrzegać szabatu jako przymierza wiecznego. Wszystkie przekazy biblijne są y, zachowują to samo słowo. Jako przymierze wieczne. Jako wieczne przymierze. Z tej strony ludzie, którzy są tacy za szabatem, że trzeba go przestrzegać, trzymają się tego cytatu i po prostu mówią, że no widzisz, jest to przymierze wieczne, więc teraz musimy przestrzegać szabat. Gdzie znowu. Ludzie, którzy nie chcą przestrzegać tego szabatu, wykazują na przykład, że jest tutaj napisane: Izraelici winni przestrzegać. No i mówią, że my nie, jest, nie jesteśmy Izraelitami, tylko jesteśmy, byliśmy poganami, którzy nawrócili się do Chrystusa. Jednakże Biblia mówi nam: Jeszcze inne wyjście jesteśmy duchowym Izraelem. Otwórzmy sobie list do Efezjan 2.11. Jest napisane tutaj tak. Dlatego pamiętajcie, Biblia tysiąc latka że niegdyś wy poganie co do ciała zwani nieobrzezanymi przez tych którzy zwą się obrzezanymi co do znaku ręką na ciele dokonanego byliście wówczas bez Chrystusa poza Chrystusem obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy niemającej nadziei w tym świecie ale teraz w Chrystusie Jezusie wy którzyś niegdyś byliście daleko staliście się bliscy dla Chrystusa przez krew Jezusa więc tutaj Widzimy bardzo mocno, że przez krew Jezusa staliśmy się bliscy obietnicą. Może, możecie to sobie poszerzyć we własnym zakresie o e, list do Rzymian 9:6, o list do Galatów 3:7, o 1 Piotra 2:10. Tam jest napisane i wielu innych jeszcze, że jesteśmy duchowym Izraelem. Czyli podsumowując, jedni mówią, że nie jesteśmy Izraelem cielesnym, więc nie potrzebujemy przestrzegać szabatu. Inni znowu twierdzą, że no w sumie jesteśmy duchowym, więc potrzebujemy, bo jest to przymierze wieczne. No więc, które rozwiązanie tak naprawdę jest prawdziwe? Odpowiadam, żadne. Szabat szalom. Zanim przejdziemy dalej, zobaczmy sobie, w jaki sposób Jezus podchodził do szabatu. Ewangelia Łukasza 4,16 jest napisane tak. Przyszedł również do Nazaretu Jezus, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się w swoim zwyczaju do synagogi i powstał, aby... Czytać. Widzimy tutaj, że Jezus nie bagatelizował dnia szabatowego, ale co sobotę chodził do świątyni. Tak, szabat był wtedy w sobotę, ale na ten czas nie będziemy jakby o tym rozprawiać, czy teraz należy obchodzić szabat w sobotę, czy w niedzielę. Na razie przejdźmy do tego, czy w ogóle należy obchodzić szabat i w jakim kierunku należy go obchodzić. Rabini Później naprawdę zaczęli ten szabat po prostu dodawać swoje prawa, bo widzimy, że jest szabat, który ustanowił Bóg, i jest także szabat, którzy dodali sobie jakby tą interpretację rabini. Na przykład wyliczono 39 prac, w których nie można tego dnia wykonywać, skąd oni to wzięli, na pewno nie z Biblii. Później takie absurdy w tym szabacie, w tych prawach szabatowych, one były w Miśnie w porządku Moed, czyli ustanowili sobie Żydzi. W styl szabatowania, i wtedy, e, że musimy to zrozumieć, zanim dalej pójdziemy, i wtedy po prostu nie wolno było wykonywać tych prac. Nie można wychodzić z domu na odległość dłuższą niż 2000 łokci, tak zwany Tuchum Szabat. Tych praw mieli 1500, 10900, że tak powiem w cudzysłowie. Chodzi tutaj o to, że Jezus Chrystus przestrzegał Szabatu, jeśli chodzi o postanowienie Boże, jednak nie przestrzegał Szabatu, jeżeli chodzi o Postanowienia ludzkie. Zobaczmy sobie, gdzie. Ewangelia Mateusza 12:1. Pewnego razu Jezus przechodził w Szabat pośród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy. Gdy to ujrzali Faryzeusze, o, o to uczniowie czego nie wolno czynić w Szabat. On im odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Dawid też, gdy poczuł głód, jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego, jadł chleby pokładne, których nie było wolno mu jeść, ani towarzyszą, lecz tylko kapłanom. Albo czy nie czytaliście w prawie, że dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, ale są bez winy? Ale ja wam mówię, że tutaj więcej niż świątynia. I gdybyście zrozumieli, co jest, miłosierdzie chce, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Tutaj Jezus wykazuje nam, że w pewnych, sferach łamanie szabatu było dozwolone na przykład dla kapłanów. Zobaczmy sobie, co Biblia mówi w tym kierunku. Pierwszy list Piotra 2,9. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem Świętym, ludem Bogu na własność przeznaczona. Widzimy tutaj, że Jezus już odnosił się do przyszłości, która jeszcze nie była ustanowiona, że w przyszłości On jako kapłan jest bez winy. Kiedy nawet rusza chleb pokładny, zrywa coś w Szabat, jest bez winy. Dlaczego? Ponieważ jest kapłanem. Dzięki temu, co zrobił Jezus na krzyżu, jesteśmy ci, co w Niego wierzą, ci nowonarodzeni, są kapłanami. Ewangelia Marka 3.1. Wtedy zaś wszedł do synagogi, był tam człowiek, który miał usłoną rękę. A śledzili go, czy uzdrowi w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, podnieś, podnieś się na środek. A do nich powiedział, czy wolno w szabat uczynić coś dobrego czy złego? Życie uratować, czy zabić, lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, widzicie, Jezus się gniewał, i zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc rzekł do człowieka, wyciągnij rękę. Wyciągnął rękę i jego ręka została znów zdrowa. A faryzeusze i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Tutaj widzimy, że znowu Jezus nie zastosował się do ich postanowień względem szabatu. Czy wolno jest dobrze czynić w szabat? Później Jezus opowiada różnego rodzaju przypowieści na temat czynienia dobroci w szabat, i tutaj mamy Ewangelię Mateusza 12:12. 12. O ile ważniejszy jest człowiek niż owca, mówił tutaj o zagubionej owcy, tak więc wolno jest w szabat dobrze czynić. Tutaj Jezus w ogóle wychodzi w autorytecie, że wolno dobrze w szabat czynić. Tłumaczy im zasady szabatu prawidłowego. Dlaczego? Zanim odpowiem wam, dlaczego, zobaczmy sobie jeszcze jeden werset. Ewangelia Marka 2,27. I dodał. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Jezus przypomina ludziom pierwotny obraz szabatu, że on został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu, czyli szabat nie ma panować nad człowiekiem, nie może go związywać, nie może szabat robić więzienia. Jest on ustanowiony po to, by człowiek po prostu sobie w dzień siódmy odpoczął. Pomyśl sobie, że teraz harujesz jak wół 7 dni w tygodniu 24 na 7 przez na przykład rok czasu, pół roku czasu. Twoje ciało po prostu tego nie wytrzyma. Więc z tej perspektywy Szabat jest bardzo zdrowy dla organizmu. Po prostu sobie człowiek odpoczywa. Ale dlaczego Jezus wyszedł w takim autorytecie, mówiąc do ludzi, czym jest, a czym nie jest Szabat? Szalomy. Z odpowiedzią przychodzi nam Ewangelia Mateusza 12:8 8, Albowiem syn człowieczy jest panem Szabatu. Izrael tego nie rozumiał. Jezus jest panem Szabatu. Jezus jest Bogiem. Jezus to Szabat. Jezus to pokój. Jezus to Szabat, szalom. Oni nie rozumieli. Wedle w ich głowie cały czas były prawa, nakazy i zakazy. Jezus zmienił tutaj styl. Jezus mówi: Ja jestem panem Szabatu. Prawidłowy Szabat to ja. Prawidłowy pokój, odpoczynek to ja. Ludzie myśleli także, że Bóg co siódmego dnia odpoczywa, bo jest napisane, że siódmego dnia odpoczął, Szabat. A Jezus mówi, że Bóg działa, więc i ja działam, mówiąc adekwatnie do tego, że uzdrawia ludzi w Szabat. Więc Bóg sobie raz odpoczął i do tej pory działa. Więc o co tutaj tak naprawdę chodzi? O to, że to Jezus Chrystus jest Panem i dnia szabatowego jest Panem szabatu. On jest szabatem. Musimy tutaj zobaczyć, że Jezus jest Panem szabatu. Jest On jedynym i ostatecznym szabatem. Kiedy Ty Oddajesz mu życie, stajesz się nowonarodzony, to zmienia ci się natura w naturę boską. Izraelici tego nie rozumieli, bo ciągle oni do dzisiaj oczekują i mesjasza, bo nie przyjęli, że Jezus zmienił w duchowej rzeczywistości, że to wszystko już miało miejsce 2000 lat temu. I tak samo tutaj, z Szabatem, wszystko miało miejsce 2000 lat temu. On jako Pan Szabatu. Oddał swoje życie za nas i zmartwychwstał dnia trzeciego, a żeby każdy, kto w niego uwierzył, wszedł w Niego ten Pan Szabatu i nastał czas odpoczynku. Czas odpoczynku szabatowego zatem jest od momentu Twojego nowonarodzenia. W ogóle Ty byłeś martwy duchowo, byłeś starym stworzeniem, jest to przymierze wieczne dla starego martwego stworzenia. Teraz jesteś nowym stworzeniem boskim, więc Ciebie już to nie dotyczy. Ponieważ jesteś na innych zasadach. Nie jesteś już martwym duchem, który chce się przypodobać Bogu przykazaniami, ale jesteś nowym stworzeniem, jeśli uwierzyłeś w Chrystusa, jeśli się nowo narodziłeś, i boski szabat wszedł w Ciebie. Bo Jezus jest Panem szabatu, a Jezus teraz mieszka w Tobie. Czyli można powiedzieć, że Jezus zmienił styl szabatowania z przestrzegania Siódmego Dnia, czyli soboty, na to, żebyś Ty miał wieczny. Pokój w sobie. Oczywiście dobrze jest odpoczywać, tylko że teraz to nie ma znaczenia, w który dzień sobie odpoczywasz. Dobrze jest sobie robić jeden dzień przerwy w tygodniu. Absolutnie dla ciała się to przydaje. Jednakże Jezus, Pan Szabatu, kiedy mieszka w Tobie, absolutnie jesteś zwolniony z reguł i zasad przestrzegania prawa szabatowego co do dnia i co do jego stylu wykonania. A styl wykonania zmienił się, że ten Szabat mieszka w Tobie. Odpoczynek mieszka w Tobie. Alleluja! Paweł Apostoł to zrozumiał. Czytamy w liście do Kolosjan 2,16 Niechaj więc nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bądź w sprawie święta nowiu, czy szabatu. Bo są to tylko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Nie wiem, jak po tym cytacie można dalej upierać się przy Szabacie, że to jest postanowienie wieczne. To jest bardzo wielkie niezrozumienie. Albo Paweł jest tutaj fałszywym apostołem, no bo teraz. Podważa się całkowicie jego zdanie. Nie. Paweł zrozumiał, że to był cień rzeczy przyszłych, bo mamy nową naturę. Tak, jest to wieczne przymierze dla ludzi martwych duchowo, dla ludzi, którzy przestrzegają przykazania, ale Jezus zmienił nam przymierze na Nowy Testament i ci, którzy wierzą w Niego, są boskimi stworzeniami z nowymi duchowymi regułami. I Szabat teraz nie tyle właśnie widzicie, co on został zniesiony, absolutnie nie. Po prostu Szabat mieszka w Tobie. Ty jesteś szabatem. Ty masz tak naprawdę teraz cały czas odpoczywać. Rozumiesz? I to jest działanie w odpoczynku. To jest w ogóle nazwane działanie pod łaską. Czyli działasz w innym w ogóle trybie. Nie w trybie męczarni, ale w trybie tak zwanego poddania się łasce. Czyli lecisz w trybie szabatowym cały czas. A raz w tygodniu, bądź jak sobie ustalasz, jak chcesz, dodajesz sobie dzień. W którym też odpoczywasz i fizycznie, bo jest to bardzo dobre, bo są ludzie, szczególnie ci tytani wiary, jak czytałem ich książki biograficzne, to oni właśnie nie ustawali, ciągle działali, bo Bóg działa cały czas, ciągle byli w takim trybie działactwa, aż w końcu serce im siadło, bo zapomnieli o tym, by po prostu sobie odpocząć. Ale nie róbmy z tego reguł, ponieważ nie ma teraz dla nowych ludzi, dla, dla nowonarodzonych ludzi. Nie ma takich reguł. Na potwierdzenie kolejny cytat. Teraz jednak wy, którzy poznaliście Boga, a raczej kiedy zostaliście przez Niego poznani, czemuż znowu wracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie? Zachowujecie dni, miesiące, pory, roku i lata. Boję się, że nadaremnie mozoliłem się nad wami. I dalej, list do Rzymian 14, 6. Kto przestrzega pewnych dni, przestrzega ich dla Pana, a kto jada wszystko, jada dla Pana. Bogu przecież składa dzięki. Kto nie jada wszystkiego, nie jada dla Pana. I on również składa Bogu dzięki. Albowiem jeden robi różnicę między dniem a dniem, a dnia drugiego każdy dzień jest jednaki. Niechże każdy zostanie przy swoim zdaniu. Podsumowując, na dzień dzisiejszy szabat w wykonaniu starotestamentowym nie ma już miejsca, ponieważ kiedyś było to przykazanie Boże, przykazanie dane przez Mojżesza i dane na wieki dla martwych duchowo ludzi oraz dane na wieki ogólnie jako przykazanie odpoczynku. Jednak styl wykonywania tego przykazania jest zmienny. Ze względu na to, że jest to przykazanie wieczne, to jest ono na wieki, ale my mając nową naturę, szabat zamieszkał w nas, tych, którzy oddali życie Jezusowi. I teraz styl wykonania szabatu jest inny, ponieważ wtedy był, był szabat przeznaczony dla człowieka, żeby sobie odpoczął nie jako wymóg, tam dwie, dwa tysiące łokci, to porobili z tego po prostu czystą zasadę, żeby się Bogu przypodobać. A Jezusowi nie o to chodziło i Bogu także nie o to chodziło. Chodziło mu o to, żeby po prostu sobie odpocząć od znoju dnia codziennego, czyli był ten szabat i jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o odpoczynek fizyczny, żeby ciało się po prostu zregenerowało. Jednakże jeśli chodzi o przestrzeganie tego, wtedy był taki nakaz od prawa mojżeszowego, przecież Adam Abraham nie przestrzegali soboty. To dopiero zostało usankcjonowane poprzez prawo mojżeszowe. I, a Jezus znowu zmienił styl tego szabatu, bo przecież Abraham, Izaak i tak dalej, oni też pewnie mieli jakiś szabat. I my mamy dzisiaj szabat. Jest to Jezus w nas, nadzieja chwały. Jest to Pan Szabato, który mieszka w tych, którzy się nowo narodzili. Oto szabat mieszka w tobie, dlatego nie możesz nie przestrzegać szabatu, bo szabat szalom zamieszkał w tobie. No i tyle w temacie. Tomek Dorożał. Cześć.